Święty Paweł mówi, że nie da się zbudować niczego bez tego fundamentu, którym jest Chrystus. Patrzymy, jak budował Jezus. Wiemy, że duchowości bez Ducha Świętego się nie zbuduje. Kiedy miał wybrać apostołów, żeby nie wybierać sam, udał się na modlitwę do Ojca. Spędził na niej całą noc. Rano powołał tych, których powołał. Uciekł przed pokusą budowania po swojemu. Ojcem uzgodnił skład grona apostołów. Przyjął tych, których przyjął. Na ich czele postawił świętego Piotra, który doświadczył wiele problemów, który doświadczył własnej słabości. Mógł go postawić na ich czele, dlatego że Piotr zrozumiał, że sam niczego nie zbuduje. Może budować o tyle, o ile jest zjednoczony z Chrystusem, to On jest fundamentem, do którego się odwołuje. Prośmy Boga, byśmy w swoim życiu często stawali wobec Boga na modlitwie, pytając Go, jaką drogą nas prowadzi, prosząc Go o światło Jego Ducha, byśmy razem z Nim budowali Kościół.